Mam na imię Justyna, a to jest inspektor Wawelek. Siema Wawelek! Słuchajcie, pracujemy razem w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Dzięki pomocy funkcjonariuszy oraz pracowników zatrudnionych tutaj, dzisiaj zobaczycie, słuchajcie, jak wygląda praca policji. Gospodarzem dzisiejszego spotkania będzie Wawelek. On zabierze Was w wiele ciekawych miejsc. Zobaczycie różnego rodzaju pokazy i niespodzianka. Ale o tym nie powiem nic i Wawelku, nic też nie mów. To wszystko dowiecie się na końcu, jak zostaniecie z nami do końca tego dzisiejszego dnia. Co roku spotykamy się na pikniku z okazji Dnia Dziecka. Niestety, w tym roku wiecie, że z uwagi na wirusa, którego nazwa, jak wiecie, pochodzi od korony, którą nosi na głowie, no nie jesteśmy w stanie go zorganizować, ale no nie możemy Was zostawić tak bez żadnej namiastki tego wspaniałego dnia. Dlatego w bezpieczny sposób to my tym razem jesteśmy u Was w domach. A jeżeli już mówimy o bezpieczeństwie, to Wawelku, może przypomnimy dzieciom, jakich zasad muszą teraz przestrzegać, żeby ustrzec się przed koronawirusem. Najważniejsza zasada. Często myjemy rączki wodą z mydłem. Długo i dokładnie. W trakcie tego mycia możemy na przykład śpiewać jakąś piosenkę. Kiedy wychodzimy z domu, zakładamy maseczkę. Pamiętajcie, moi drodzy, zachowujemy bezpieczną odległość, minimum 2 metry od siebie. Unikajmy dotykania oczu, nosa i ust, ponieważ na naszych rączkach są różne wirusy i nie przenośmy ich na nasze buzie. Pamiętajcie, kiedy kichamy albo kaszlemy, zakrywamy usta i nos zgiętym łokciem. Odżywiajcie się zdrowo, jedzcie dużo warzyw, owoców, pijcie soki oraz wodę mineralną. Ale żeby nie trzymać Was dłużej w niecierpliwości przed ekranami, Wawelku, jesteś gospodarzem tego dnia. Gdzie nas zabierasz jako w pierwsze miejsce? Zabieram Was do mojego wydziału, Wydziału Prewencji. A teraz zapraszam Was do mojego wydziału, Wydziału Prewencji. Siema! Cześć Wawelku! Cześć Wawelku! Inspektor Wawelek. Dlaczego Wawelek? Dlatego, że smog jest symbolem naszego miasta Krakowa. Witajcie dzieciaki! Na co dzień działamy dla Was w Zespole do Spraw Profilaktyki Społecznej w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Częścią naszej pracy są spotkania profilaktyczno-edukacyjne oraz współorganizujemy plenerowe pokazy policji. Dzisiaj w nietypowej formule, w związku z panującą sytuacją, chcielibyśmy Wam opowiedzieć o naszej pracy. Z uwagi na to, że mamy widzów w różnym wieku, przygotowaliśmy dla Was kilka uniwersalnych tematów. Jak widzicie, są z nami policjanci i każdy z nich ubrany jest inaczej, a jednocześnie wszyscy są policjantami. Pierwszy z nich ma mundur służbowy, noszony przez policjantów w codziennej służbie. Najczęściej takich policjantów możemy spotkać w terenie przy wykonywaniu czynności służbowych. Policjant ma granatową czapkę, granatową koszulę, granatowe spodnie z napisem Policja. Na pasie ma założone kajdanki, gaz, pałkę oraz kaburę z bronią palną. W policji obowiązują stopnie służbowe. Kolega w stopniu aspiranta. Drugi prezentuje umundurowanie ćwiczebne, które nosi policjant w służbie patrolowej podczas szkoleń czy zabezpieczania imprez masowych. Następny mundurowy jest w umundurowaniu odświętnym, wyjściowym lub galowym, zakładanym na ważne uroczystości. Thank you.
Słuchajcie, to, że mam na sobie mundur, oznacza, że jestem prawdziwym policjantem? Otóż pokażę Wam atrybuty policjanta. Odznaka policyjna oraz legitymacja policyjna. Odznaka w kształcie gwiazdy z numerem identyfikacyjnym oraz legitymacja w formie takiego dowodu osobistego. Jest tutaj moje zdjęcie, stopień, imię i nazwisko. Jeśli chcesz się upewnić, czy osoba podająca się za policjanta jest prawdziwym policjantem, zadzwoń pod numer 997 albo na najbliższy komisariat. Tam podaj nazwisko oraz numer identyfikacyjny i możesz to sprawdzić. Policjantka prezentuje się w umundurowaniu ćwiczebnym, w kolorze czarnym, dalej obowiązującym. Szefem małopolskich policjantów jest komendant wojewódzki policji w Krakowie. W policji jest taka osoba jak dyżurny, który przyjmuje różnego rodzaju zgłoszenia. W zależności od rodzaju zdarzenia wysyła na miejsce policjantów, których zadaniem jest rozwiązanie konkretnej sytuacji i udzielenie pomocy. Są jeszcze inne numery alarmowe, czyli 112. Gdy dzwonicie pod numer alarmowy 112, łączycie się bezpośrednio z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, gdzie telefon odbiera moja koleżanka Maria. Cześć! Pamiętajcie, żeby dzwonić na numer alarmowy 112 zawsze wtedy, kiedy jest zagrożone Wasze zdrowie, życie i bezpieczeństwo. Zawsze wtedy, kiedy się bardzo boicie. Operator przyjmie od Was zgłoszenie i przekaże odpowiednim służbom. Pokażemy Wam dzisiaj, jak łatwo zapamiętać numer 112. Ten numer macie namalowany na swojej twarzy. Wyciągnijcie paluszek i połóżcie na ustach. Jeden, bo mamy jedne usta. Następnie paluszek na nos. Jeden, bo mamy jeden nos. Wyciągnijmy rączki i połóżmy na oczkach, bo mamy dwoje oczu. Czyli 1, 1, 2. Witam Was, kochane dzieci. Znajdujemy się na komisariacie autostradowym Policji w Krakowie, gdzie policjanci opowiedzą nam o swojej służbie. Witam Was serdecznie, nasi młodzi przyjaciele. Właśnie tutaj, w podkrakowskich Balicach, w komisariacie autostradowym Policji w Krakowie. Na czym polega nasza służba? Do podstawowych zadań funkcjonariuszy komisariatu autostradowego Policji w Krakowie należy zapewnienie bezpieczeństwa podróżującym po autostradzie. Jest to także obsługa zdarzeń drogowych, kolizji, wypadków, a także ujawnianie wykroczeń i przestępstw. Autostrada jest miejscem, gdzie poruszamy się z dużą prędkością. Także i takie wykroczenia nasi funkcjonariusze ujawniają. Są to także nietrzeźwi kierujący. Tych wykroczeń jest wiele. Funkcjonowanie Komisariatu Autostradowego Policji to przede wszystkim realizacja zadań związanych z ruchem drogowym. Do naszej dyspozycji są radiowozy oznakowane i nieoznakowane. Szczególną grupę wśród naszych funkcjonariuszy tworzą motocykliści. To oni mają wyspecjalizowany sprzęt do tego, aby ścigać piratów drogowych.
teraz znajdujemy się w oddziale prewencji krakowskiej policji. Cześć! Cześć, Bobek. Opowiedz nam o pracy służących tutaj policjantów. Hej, 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 dzieciaki, witam Was serdecznie. Nazywam się Norbert Andraszak, jestem policjantem służącym w oddziałach prewencji policji w Krakowie. I razem z moim kolegą, inspektorem Wawelkiem, opowiemy Wam parę słów na temat pracy policjanta z oddziału prewencji policji. Jak widzicie, za nami są radiowozy policjantów. Za chwilę przemieścimy się tam, żeby Wam pokazać, jak to w środku wygląda, oraz opowiem parę słów na temat pracy policjanta oddziału prewencji. Także zapraszam. Słuchajcie, radiowozy oddziałów prewencji to są typowe radiowozy tylko dla naszej jednostki. Jak widzicie, to są bardzo wysokie radiowozy po to, żeby tam policjanci mogli ubrać je w sprzęt ochronny. Jak chodzi o policjantów oddziału prewencji, to głównie zajmujemy się zabezpieczaniem imprez masowych, czyli zobaczycie nas wszędzie tam, gdzie na przykład jest jakieś wydarzenie sportowe, teatralne, na przykład mecz piłkarski. Zajmujemy się też na co dzień normalnym patrolowaniem Krakowa i też okolic Krakowa. I mamy też służby w Zakopanem, na przykład jak są skoki narciarskie, to możecie też zobaczyć te właśnie wysokie radiowozy. To jest właśnie znak charakterystyczny, te wysokie radiowozy. Policjanci z oddziału prewencji pełnią także służbę w okresie letnim, na przykład na różnych akwenach wodnych, a w zimie na stokach narciarskich. Policjanci z oddziału prewencji biorą także udział w różnych wyjazdach zagranicznych, na przykład biorą udział w misjach w Kosowie czy innych wyjazdach zagranicznych. Te radiowozy są charakterystyczne tylko dla nas, tylko policjanci z oddziału prewencji mają takie radiowozy, takie wysokie, więc jak zobaczycie taki radiowóz na przykład na Rynku Głównym w Krakowie, to możecie pomachać policjantowi, to jest znak, że to są policjanci z oddziału prewencji. Oddziały prewencji są także specjalne radiowozy, pojazdy, na przykład jak idziemy na różnego rodzaju szkolenia, na przykład na jakieś tereny zalesione, to używamy aut terenowych. Mamy też tutaj takie ruchome centrum dowodzenia, tam siedzi dowódca zabezpieczenia i wydaje polecenia policjantom. Mamy też tutaj, jak jest inspektor Wawelek, mamy takie pojazdy bojowe, to jest akurat armatka wodna. Na stanie oddziału prewencji jest także ambulans, no i też, tak jak tutaj widzicie, następny pojazd terenowy. Jesteśmy teraz w sekcji pirotechnicznej krakowskich amfiterapeutów. Szukaj, Jajszu. Szukaj. Szukaj. Tu jest. Szukaj.
Cześć, znajdujemy się przed przewodniku psów. Prosimy o krótką opowieść o naszych czworonogach. Witamy. Cześć Wawelek. Ja na imię mam Tomasz. To jest mój partner w pracy, jak i przyjaciel. Jest to owczarek belgijski o imieniu Aisha. Aisha się dopomina nagrody, więc muszę jej dać, bo dzisiaj ładnie z nami pracowała. To jest piesek owczarek belgijski, tak jak wspomniałem. Ona ma już 9 lat. Widzicie, ona cały czas się teraz kręci. Jak widzieliście, szukała sobie materiałów, ona pokonywała przeszkody. Chyba jej to dobrze poszło. Jak widzieliście, był rząd skrzynek. Skrzynki mają przypominać walizki, które znajdują się czasami pozostawione na dworcach, na lotniskach. Jak wiecie, nie należy bagażu zostawiać sam sobie bez opieki, bo potem my z Aishą mamy dużo pracy. W jednym z tych słoików były waciki, które leżały z materiałem wybuchowym i ona miała za zadanie dobrze pokazać, w której to skrzyneczce znajduje się. Piesek widać zaznacza przez warowanie lub siedzenie. Ten piesek, gdy znajduje materiał, nie może zaszczekać, nie może zadrapać. Jest to jedno z trudniejszych szkoleń, gdyż gdyby ten pies zadrapał, gdy zaszczekał, mógłby ten materiał być zdetonowany. Oprócz tego pieska, który jest do wyszukiwania zapachu materiałów wybuchowych, mamy także pieski do wyszukiwania narkotyków, pieski obronne, pieski tropiące. I taka bardzo specyficzna specjalność piesków do wyszukiwania zwłok ludzkich. Jest ich bardzo mało w kraju. My w Krakowie takiego pieska posiadamy. Oprócz owczarków belgijskich mamy tu jeszcze dwie takie główne rasy, które później zobaczycie. Jest to owczarek niemiecki i taki pies wilczasty, który jest stosunkowo młodą rasą, która pochodzi z Czech. Pieski u nas od 9 roku życia mogą odejść na emeryturę, czyli ta Aisha, jak ma 9, ona by już spokojnie mogła iść na emeryturę, ale jeśli mają dobre zdrowie, dobrą kondycję, te pieski mogą jeszcze pracować ze 2-3 lata, w zależności ile im zdrowie pozwala. Coraz więcej w pracy u nas jest takich psów typu właśnie owczarek belgijski, ze względu na to, na jej zdolności do skakania. Bardzo dobre mają zdolności węchowe, do tego mają bardzo dobrą kondycję. One może nie wyglądają za duże, ale naprawdę potrafią bardzo długo biegać, bardzo wysoko skakać i tak jak widać, są bardzo, bardzo silne. Witam Was, dzieciaki. Znajdujemy się na komisariacie wodnym policji. Poprosimy Pana policjanta o przedstawienie Panu szczegółów ich pracy. Witam. Witam. Witam, drogie dzieci. Sierżant sztabowy Piotr Warzeła. Jesteśmy na komisariacie wodnym policji w Krakowie. Jak widzicie, mamy tutaj cztery nasze łódki, które to łódki patrolują i pilnują porządku właśnie na terenie miasta Krakowa. Mamy oprócz tego łódki, które się znajdują na zbiornikach, dużych zbiornikach w Małopolsce, m.in. Czorsztyn, Rożnów i Dobczyce. I tam również nasi policjanci w sezonie letnim patrolują i pilnują bezpieczeństwa. Oprócz standardowych działań, czyli patrolowania, tutaj sprawdzania, czy wszystko jest w porządku, dodatkowo prowadzimy właśnie prelekcje na temat bezpieczeństwa, zachowywania się nad wodą, no i jak to wygląda właśnie w sezonie zarówno letnim, jak i zimowym. Dodatkowo w zimie nasi policjanci patrolują stoki narciarskie i tam również pomagamy osobom, którym zdarzył się jakiś wypadek, bądź nie przestrzegają prawa. We'll be right back.
dla dzieciaki, a teraz trochę ruchu. Słuchajcie, wstajemy z krzeseł, z tapczanów i razem z Wawelkiem będziemy teraz tańczyć. I słuchajcie, rączki w górę i ruszamy rączkami i bawimy się obroty, ale tylko do pewnego momentu, kiedy muzyka zrobi stop i wtedy będą zadania, które musicie wykonać. Ale na razie tańczymy, tańczymy, tańczymy i muzyka stop. I pierwsze zadanie, podnosimy prawą nóżkę do góry i skaczemy na lewej, tak jak Wawelek. Wszystkie dzieci skaczą, pięknie w domu. Poproście rodziców, niech skaczą razem z wami. Skaczemy, skaczemy, skaczemy i bawimy się dalej. Muzyka, tańczymy i wszyscy razem z Wawelkiem. I rączka, i nóżka, i obrót. I bawimy się, i bawimy się. Pamiętajcie, tylko do momentu, kiedy znowu wyłączymy muzykę. I uwaga, muzyka, stop. Drugie zadanie. Teraz unosimy rączkę do góry, lewą rękę, która to jest lewa ręka, i dotykamy noska. I trzymamy się za nosek. Trzymamy, 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 trzymamy. Poproście rodziców, niech tańczą z nami i bawimy się dalej. I skaczemy. Widzicie, jak Wawelek, tańczcie razem z Wawelkiem. Wszystkie dzieci tańczą, nikt nie siedzi, wszyscy się bawią. I machamy do Wawelka. Dobrze, dobrze i pamiętamy, aż znowu muzyka przestanie grać. I uwaga, stop, kolejne zadanie. Pajacyki! Jak Wawelek, wysoko, skaczemy jak żabki i klaszczemy nad głową. Pięknie, wszyscy razem, nie widzę, żeby żadne dziecko siedziało. Wszyscy bawią się razem z nami. I uwaga, włączamy muzykę i tańczymy dalej. Oj, Wawelek już widać trochę zmęczony. Czy wy też jesteście zmęczone? Na pewno nie. Tańczymy dalej, tańczymy dalej. Co teraz? Kolejny stop i obroty. Obracamy się dookoła siebie, tak jak Wawelek. I w jedną stronę. I w drugą stronę, żeby nam się nie zakręciło w głowach. Obracamy się jak Wawelek dookoła własnej osi. Pięknie, no jesteście niesamowici. I tańczymy dalej, słuchajcie, jeszcze tańczymy. No widzę, że już wszyscy chyba są zmęczeni, ale jeszcze rączki do góry, jeszcze rączki do góry. I słuchajcie, ostatnie zadanie. Wyłączamy muzykę, łapki na bioderka. I kręcimy bioderkami w jedną stronę. Pięknie, no widzę, że wszyscy super kręcą. Mam nadzieję, że rodzice też biorą udział i kręcą razem z nami bioderkami. Wawelku, świetnie, świetnie, tańcz razem z nami. I słuchajcie, bawimy się, dokąd muzyka nie przestanie grać. Tańczymy jeszcze, skaczemy wysoko, machamy rączkami. Dziękujemy, Wawelku, dziękujemy, że chciałeś z nami się pobawić. Kochani, z okazji Dnia Dziecka życzę Wam wszystkiego najlepszego i aby na Waszych pięknych buziach zawsze gościł szeroki uśmiech. Dużo fantastycznych zabawek. Wesołej i bezpiecznej zabawy. Spełnienia marzeń. Wielu ciekawych wakacyjnych przygód. Samych sióstek w szkole. Aby Wasze dzieciństwo było jak najlepsze i trwało jak najdłużej. Samych kolorowych snów. Nasze pociechy, abyście były silne oraz zdrowe. Wielu wspaniałych przyjaciół. Bezpiecznego wypoczynku nad wodą w tym sezonie i w każdym następnym. Magicznego Dnia Dziecka i udanej zabawy, moi drodzy. Moc udziału! A teraz oczekiwana niespodzianka. Pokaz prawdziwej magii.
Witajcie moi drodzy, mamy dla was taką małą niespodziankę. Ja mam na imię Marcin, jestem magikiem i przygotowaliśmy dla was takie małe magiczne show. Na początek zobaczymy, czy potraficie obserwować magika. Nie będziemy potrzebowali niczego oprócz tego kawałka papieru, tej gazety. Nie ma znaczenia, jaka to jest gazeta, czy jest stara, czy nowa, ani jakie informacje zawiera, ale będzie się liczyć. No, chyba mamy jakiś problem techniczny. Słuchajcie, musimy... Może zmienimy jeszcze. O, słuchajcie. Pierwszy problem techniczny mamy za sobą, no ale show nie może zaczynać się od problemów, tak więc spróbujemy zrobić coś z tym radiem. Coś bardzo magicznego. Do wykonania tej iluzji będę potrzebował tej oto mojej marynarki, kurtki. I na moment przykryjemy radio kurtką i musicie mi teraz powiedzieć, czy jak przykryłem, czy jest troszeczkę ciszej. Ciszej? A teraz? Lepiej troszeczkę? Lepiej rozwiązane? No, słuchajcie, problem techniczny rozwiązany. Możemy przejść do dalszej części pokazu. Pierwszy problem techniczny mamy za sobą, tak więc czas na iluzję z gazetą. Obserwujcie bardzo uważnie, co się z nią wydarzy. O, moi drodzy, ja odniosłem wrażenie, że niektórym z was wydawało się, że podarłem tą gazetę. Słuchajcie, nic z tych rzeczy, gazeta dalej nie jest porwana. Wydaje się, że została przerwana na kilkanaście kawałków, ale tak naprawdę to tylko sprytne złudzenie. Iluzja jest na tyle perfekcyjna, że jak się obudzicie jutro rano, powiecie, że widziałam, jak magik tą gazetę porwał. Jak jesteście tak blisko, nawet można usłyszeć, jak te kawałki nam się drą. Ale jest jeden problem, jeden minus tej iluzji. Minus jest taki, że pewnie każdemu z was wydaje się, że to nic skomplikowanego taką gazetę porwać. No i nie dziwię się, jakbym był tam, gdzie wy, myślałbym dokładnie to samo. Dlatego specjalnie dla was cofnę czas. Cofnę to wszystko, co zrobiłem. No i każdy z was będzie mógł zaobserwować, co jest prawdziwe w tej iluzji. A to tylko, moi drodzy, kawałek papieru. Moi drodzy, do kolejnej iluzji zaprosimy inspektora Wawelka. Witam. Dzień dobry, inspektorze. Każdy magik powinien zrobić coś... Niczego? Gdzieś tutaj pod uchem u Wawelka znajduje się taka magiczna piłka, ale z jedną piłką nie można zrobić magii, dlatego pod drugim uchem znajduje się druga piłka. Inspektorze, proszę wystawić dłoń w ten sposób. Jedna trafia do pana. Jedną wkładamy do lewej dłoni magika. Drugą proszę zacisnąć mocno. Trzymać i dmuchnąć. Poszło. I teraz w niewidzialny sposób. Piłka leci. Leci. I wolno jak prawdziwy magik. Proszę otworzyć dłoń. Nie, słuchajcie, ja nie wiem, jak pan to po prostu zrobił. To teraz wystawiamy drugą dłoń, mocno zacisnąć, to mój palec. I teraz bardzo powoli można otworzyć. Ja nie wiem, słuchajcie, ja nie wiem, jak to się po prostu stało, ale co, chcecie wiedzieć, jak zrobiłem? No to zrobimy teraz bardzo powoli, bardzo prosto. Dwie dłonie proszę wystawić do kamery. Będziemy teraz liczyli od 1 do 10. Wawelek obserwuje z nami i liczymy. 1, 2, 3, 4. Wawelek nie spuszcza oka z piłek. 5, 6, 7, 8, 9. I 10. Ja nie wiem, ale wygląda na to, że ten Wawelek to jest chyba przyszły magik. Albo asystent magika. To co, chcecie poznać prawdziwą tajemnicę? Cała tajemnica tkwi w kieszeni magika, gdzie znajduje się jeszcze jedna
dodatkowa piłka, o której nikt nie wiedział. I teraz zmienimy zasady. Weźmiemy dwie piłki, włożymy do ręki. Jedna trafia do tajemnej kieszeni magika z tyłu spodni i stan. Tajnym korytarzem, pod kostiumem, pod rękawem, leci bardzo powoli i trafia z powrotem do lewej dłoni, moi drodzy. Zrobimy to jeszcze raz. Teoretycznie nie powinno się robić tego samego triku, tej samej iluzji. Dwa razy, ale będziecie mieli szansę. Dwie piłki do lewej dłoni, jedna do kieszeni i Wawelek nam teraz pomoże. Ściśnij proszę moje dłonie z góry i z dołu. Mocno, 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 mocno. Idzie, idzie, idzie. Myślę, że mamy to. Można puścić. I piłki znikają, a Wawelkowi należą się wielkie brawa. Tym razem użyjemy jednej, jedynej niebieskiej chustki i ta chustka za moment zniknie, dlatego musicie obserwować ją bardzo uważnie. Wkładamy chustkę do lewej dłoni, żeby nie było wątpliwości, że nie idzie do rękawa. Jak jest już w środku, dmuchamy i chustka zmienia się w jajko. Co, nie każdy uwierzył. No racja, chustka nie zmieniła się w jajko, tylko wylądowała gdzieś tutaj w otchłani tej oto magicznej torby. Ale powiedzcie mi, wiecie jak zrobiłem, czy wytłumaczyć? Wytłumaczyć. Tłumaczyć? No dobra, ale żeby nie było, że jest już takie proste, że jest takie łatwe, bo najlepsza magia jest najprostsza. I tutaj całą tajemnicą była ta oto wydmuszka, do której włożyliśmy tą oto niebieską chustkę. No ale jak ktoś nie wie, jaki jest sekret triku, to jest to całkiem zaskakujące. Można zadziwić kolegę albo koleżankę. Tak więc, jakbyście kiedyś chcieli zrobić ten trik w domu, to ta jedna chustka była zwinięta w kłębek, schowana gdzieś tutaj w tej torbie, nikt o niej nie wiedział. Wydmuszkę miałem w ręku, no i mogłem do niej zapakować, włożyć tą oto niebieską chustkę. Otwór jest dosyć mały, więc dlatego chwilę z tym zeszło. Jak chustka była w środku, pokazywaliśmy tą drugą, no i mamy wykonany trik. Ale słuchajcie, nie zawsze idzie tak łatwo. Nie zawsze jest tak prosto. Czasami zdarza się, że ktoś z was odgadnie. I co wtedy magik powinien zrobić? Zdarza się, że ktoś zauważy tą wystającą chustkę i wtedy magik ma problem, który trzeba rozwiązać? Jeśli takie coś się zdarzy, nie panikujecie. Z kamiennym spokojem odrywacie chustkę z wydmuszki bardzo powoli w ten sposób i wyrzucacie na podłogę. No i wydmuszkę można pokazać już ze wszystkich stron. Siłą rzeczy nie da się jej dać do sprawdzenia, taki urok triku, chyba że ktoś z was naprawdę się uprze. Wtedy należy wziąć szklankę, rozbić tą wydmuszkę i już możemy dać wszystko do sprawdzenia. Zobaczyć, co jest pod obrusem. Tak to wygląda z punktu widzenia magika, ale żeby zobaczyć, jak to wygląda ze wszystkich stron, będziemy potrzebowali pomocy naszego kolegi, inspektora Wawelka. Witam, inspektorze. Proszę, dwa końce obrusa dla pana. Mamy i powoli stół będzie unosił się w powietrzu. W ten sposób. Możemy nawet troszeczkę podnieść ten obrus, żeby każdy widział, co się pod nim znajduje. Wysoko, wysoko. I przechodzimy, żeby każdy mógł zobaczyć, co znajduje się pod obrusem.
O, i puszczamy, chce nam odprunąć teraz. O, udało się. Spróbujemy wylądować naszym stołem. I co, pewnie zastanawiacie się, co znajduje się pod tym obrusem. Wy wszyscy zobaczycie to od przodu, a inspektor Wawelek sprawdzi, jak to wygląda z punktu widzenia magika, a wygląda to w ten sposób, moi drodzy. Bardzo dziękuję, inspektorze. Często jak ja robię swoje show, to dzieci pytają mnie, czy magia naprawdę istnieje. Czy magia jest prawdziwa? Słuchajcie, magia istnieje, magia otacza nas każdego dnia. Istnieje w naszych sercach, ale istnieje też w naszych głowach. Ja iluzją zajmuję się od 12 roku życia i zawsze było to coś, co lubiłem robić, co sprawiało mi satysfakcję, co było moją pasją. Ale jakbym się nie starał, no nie stanę przed lustrem i nie powiem, wow, jak ja to zrobiłem. Bez was, bez moich widzów, no iluzja nie miałaby racji bytu. Dlatego na zakończenie chciałbym jeszcze troszkę tej magii wam pokazać i użyjemy do tego tą oto białą chustkę, którą włożymy tutaj do szklanki z wodą. W ten sposób. Do naszej iluzji będę jeszcze potrzebował jeszcze jedną rzecz, a mianowicie takiego czerwonego wachlarza. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Było mi niezmiernie miło, że mogę być dzisiaj z wami w tym wyjątkowym dniu. No i życzę wam miłej dalszej zabawy.